tam są te domy z tych puszek. Takie ten trailers. Jak huragan by przeszedł, to by pusty plac stał. No ale tak czy inaczej, jaki fajny widok mają, co nie? Kawałek takiej zatoczki. No tak, puszki puszkami, te trailers, te domki. Może z huraganem by poszły, ale tak jak widać, niech samochody przyjadą, żeby nie... Okej. Tak jak widać, ludzie tutaj nawet swoje własne łódki mają, motorówki. Niesamowicie. No i stąd to pod mostem wypływa dalej w stronę plaży, tą zatoką. Można wypłynąć wtedy na Zatokę Meksykańską. A tutaj sklepy wędkarskie. Tutaj sklep do nurkowania. Jakaś restauracyjka. Tam jakieś antyki. Takie małe, małe prywatne biznesy. A tutaj mam jeszcze taki kawałek trasy rowerowej, bo jadę do Walmartu na chwilę. Chciałem się zatrzymać tam i kupić deodorant, bo gdzieś zawieruszyłem mój. A tu jest park taki na przyczepy kampingowe. Ludzie sobie przyjeżdżają. Tam są domki, pola namiotowe i pola na przyczepy kampingowe. I ludzie z całych Stanów sobie zjeżdżają i kampingują. W zależności od zamożności. O, wiewiórka. Tak zwane szczury drzewne na Florydzie. Ale tu jak fajnie to wygląda, co nie? Takie te olbrzymie liście. Tu tunel taki. Palmy. I te oak trees, co są na Florydzie. Te dęby takie inne. Tu jakie fajne drzewo mają. Tu następne. Teraz może się oddalę trochę, żeby pokazać. Fajne, co nie? No już prawie jesteśmy. Nie wiem, czy będę nagrywał w środku. Może tak po cichaczu. Tak czy inaczej, zobaczę. Pójdziemy do sklepu. Kupię to, co mam kupić. A jak jeszcze sprawdzę pogodę, czy tutaj się nie, może nie zapowiada na deszcz. Ale jeżeli nie, to może się przejedziemy się na plażę. A i jeszcze przydałoby się gdzieś podkraść prądu, bo mam pół baterii na deskorolce. Tak? Tak, tak. No nic, zobaczymy. Może się znajdzie jakieś miejsce, gdzie można trochę podkraść prądu. Ładowarkę mam w plecaku, to ten. Tylko muszę się podłączyć, tylko trzeba takie miejsce, gdzie się nikt nie przyczepi. Zobaczymy. I jesteśmy już w Walmartie. Jak fajnie kwitnie drzewo, co nie? Styczeń. A tu drzewo tak pięknie kwitnie. No dobra, jesteśmy w tym... Na parkingu w tym Walmarcie. Sklep, który jest zarówno kochany, jak i nienawidzony przez Amerykaninów. Lubią go, bo wszystko jest pod jednym dachem. Ale też go nienawidzą, bo tutaj można różne marginesy ludzi spotkać. I ci ludzie się nigdy nie krępują ze swoimi dziwactwami. Nawet jest chyba specjalny kanał na YouTubie, który się nazywa People of Walmart. Bardzo śmieszne przykłady tam są właśnie tych osobników, których można tutaj spotkać.
doska do wózka i jedziemy. Można kupić poduszkę i wózek dla dziecka do roweru. Zabawki, więcej zabawek. Rowery i rowerki. Rzeczy do rowerów. Kaski, siodełka, pompki, dętki, opony. Rzeczy dla sportu i do ćwiczenia. Przedmioty kampingowe. Fajne patelnie. Takie jak te stare żeliwne kiedyś były. No bo to samo. Więcej rzeczy kampingowych. Tak jak widać, puste półki. No bo prawdę mówiąc, resztę roku jest tutaj gorąco. Teraz jak jest styczeń, mamy, nie wiem, wczoraj było chyba około 18 stopni w nocy. No i tak jak widać, można tutaj kupić wszystko. Od artykułów jakichś gospodarczych, jedzenie, ubrania, buty, telewizory, cokolwiek. Wszystko jest pod jednym dachem. Nawet można amunicję kupić do pistoletów. A jakiś czas temu oprócz tego jeszcze było stanowisko ze strzelbami. No ale strzelby teraz ostatnio pozabierali, ale amunicję zostawili, czyli nadal możemy sobie naboje kupić. Tu są kontakty, ale podłączę tutaj w rogu, tak, bo nie widać. Dobra, deska podładowana. Nie wygląda na to, żeby miało padać. Patrzyłem na pogodę. Ma być tylko mgła i jest 23 stopnie, no to jedziemy dalej. Jak ktoś w tym roku nie dostał prezentów, o, dlatego. Złapali Mikołaja i go zamknęli. Musiał nawywijać. Tu jest takie fajne miejsce, gdzie można sobie przyjść na ryby. Zaraz może wjedziemy tutaj tak. O. Albo wjadę, albo się zabiję. O. To ktoś fajerwerki wczoraj w nocy tutaj musiał stąd strzelać, bo widzę jakieś konfety czy coś. Do nogi! Chodź tu! Wytresowana! Ale się wszystko trzęsie, bo to jest ten ruchomy most. Jak to się mówi, ten co do góry podnoszą. O, pod nami przepływa. Całe się wszystko trzęsie, jak samochody przyjeżdżają. You guys catch anything here? No? We've seen some of them. Had a couple bites, but haven't caught anything.
What did you guys see? What kind? I think they were those sheep's head. Oh, sheep head? Yeah. See, I seen this place last time I was here, and I was telling myself I'm going to come out fishing here one day. Yeah, they say that you catch some out here. So a couple years back, we were here and caught a couple, but yeah? Nothing so far today. All right. Sheep head, man. Tastiest fish ever. Yeah? Yeah. Right. Have a good one. Happy New Year. Ostatni razem, jak tutaj przyjeżdżałem, to właśnie to miejsce widziałem tutaj. Że ja tak mówiłem, że przyjdę na rybę. O, następny gościu wędki szykuje. Może przyjdę. No już jesteśmy na plaży. Tam jest właśnie na wprost nas plaża, ale ja chcę jechać dalej, bo gamoń ze mnie jest i dzisiaj wyjechałem na desce, która nie była w 100% naładowana. Nie wiem, ile ona miała, bo tutaj tylko mi kreski pokazuje. I będę musiał ją podładować. A tam dalej wiem, że jest... Są takie łazienki i ładowarki i mogę sobie telefon podładować, pilota do deski i deskę. O, zaraz, coś zobaczyłem. Pojedziemy w tamtą stronę, bo był taki przelot i było widać plażę. To może wyjedziemy tam, zahaczymy sobie zerknąć, ale i tak jedziemy dalej. O, jaki przelot tam jest. Teraz może mi się uda przejechać tu przez tą ulicę. Uda. Nie wykręcę. Dobra, pójdziemy, zerkniemy, ale i tak będziemy jechać dalej tam, bo potrzebuję ładowarki. Ale fajnie. Siup. Hamowanie z piskiem opon. Dobra. Deskę zostawię. No, jest mgła. Ale fajnie to wygląda. Ojejku, i słońce zaczyna wychodzić. Tylko wszedłem na plażę. Ile ludzi sobie chodzi, spaceruje? Fajnie to wygląda, co nie? Ale tylko to słońce się pokazało i od razu czuję na skórze, że grzeje, aż parzy. No dobra, dojechaliśmy. Tu jest parking, dostęp do plaży. No i kilka gniazdek. Żebym mógł wrócić na desce do domu. O, tu jest gniazdko. I chyba tam jeszcze było jakieś. Dobra, ale najpierw idziemy na plażę. Z tej strony. No i wszystko w piachu. I stopy mnie bolą.
stopy mnie bolą od stania na tej desce tyle czasu. O, jest prysznic. Deskę powinienem wrzucić, ale boję się, że mi się coś zepsuje. Chociaż powinna być wodoodporna. A, cofniemy się. Pamiętacie tego Australijczyka, Steve Irwin? To właśnie jedna z tych, tutaj z tych Stingrays, tym ogonem, zaraz tutaj zbliżę, gdzie widać, jak tutaj jest napisane Poisonous Spine, to na tym właśnie jest ten kolec taki i takie groto jak gdyby. I to jest jadowite. W każdym bądź razie taka duża go chyba w serce tym ogonem tak uderzyła w klatkę, że mu serce przebiła tym kolcem. O, następna ciekawostka. Rip currents. Sztuczka taka, że jak cię wyniesie, to nie płyń z powrotem do plaży, tylko płyń wzdłuż plaży, bokiem, bo one później z powrotem wracają. I wiele ludzi tonie i się topi się, bo próbuje z powrotem płynąć w prostej linii do plaży, a woda go nadal wynosi. I wreszcie się tak męczy, że tonie. A trzeba tylko płynąć na bok. Na bok, wzdłuż plaży. I wtedy można z powrotem dopłynąć do brzegu. Ile ludzi? No i tak jak wcześniej, mgła. Dużo ludzi. O, jakieś kamulce. Nawet nie wiedziałem, że tutaj kamienie są. Wystają z wody. Nie wiem, czy to się pokaże na wideo. Dobra, podejdziemy bliżej. Jak tu już jesteśmy, to idziemy. Deską się fajnie jedzie, ale jak już się dojedzie, trzeba ją ciągnąć, tak jak teraz, to nie za ciekawie, bo ciężka jak cholera. Ja zostawię ją tu. Ale biało. Nic nie widać. No, gościu się przewrócił. To wygląda trochę na odpływ, ale jak jest tyle tych kamieni, to też jest ciekawe miejsce, żeby na ryby przyjść. Bo jest kilka takich gatunków, co jakby tutaj troszeczkę więcej wody z przypływem było, to by się tutaj chowały. Ciekawe. Dobra, deska się ładuje. Posiedzę trochę i będę patrzył na te chmury tam. Może pogodę sprawdzę jeszcze raz, bo nie wiem, nieciekawie to wygląda. Deska niby wodoodporna, ale zrobili deskę wodoodporną, ale pilot nie jest wodoodporny. Trochę głupie. Dobra, nieważne. To chyba tyle na dzisiaj. Jeszcze pokażę tutaj. O, tak na koniec tą mgłę, która nadchodzi i tylko ledwie co te kontury tego hotelu widać na górze. Fajnie. Na razie.